Witamy w kolejnym odcinku podcastu Mała Wielka Firma. Witają się Marek Jankowski i Paweł Tkaczyk. Tego podcastu możecie posłuchać na stronach pawełtkaczyk.com i maławielkafirma.pl, a jest to odcinek 150. Tam-da-da-dam. Yeah. Tam-da-da-dam. To jest jakaś rocznica, nie? Jak 50. rocznica to jest brylantowa, to 150. to jest, nie wiem. To jest. Nikt nie dożył tyle. 150-odcinkownica, ale rzeczywiście jest to też, powiem ci, rocznica, bo to jest prawie dokładnie 8 lat, od kiedy nagraliśmy pierwszy odcinek, bo nagrywaliśmy pierwszy odcinek w styczniu 2009. Mhm. Czyli przy założeniu, że rok ma około 50 tygodni, to powinniśmy się wypstrykać w 3 lata, a zajęło nam to 8 lat, czyli no mniej regularnie, ale robimy co się da. No tak, okej. Okay. Zwykle, kiedy nagrywamy razem, zaczynamy od książek, ale tym razem nie będziemy mówić o książkach dwóch, będziemy mówić tylko o jednej książce i to nie byle jakiej, bo gościmy dzisiaj w audycji autora książki Narratologia Pawła Tkaczyka. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, Marku, i dzień dobry, widzowie. Słuchacze bardziej. Słuchacze w sumie, tak, rzeczywiście. A przyzwyczaiłem się do tych telewizji, wywiadów, wizyt w zakładach pracy, rozumiesz. To jest niezwykła książka, dlatego że nagrywaliśmy już o niej odcinek jak dawno temu. Mm-hmm. I okazało się w czasie, który minął od tamtego odcinka do teraz, że tamta książka zupełnie gdzieś rozpłynęła się w nicości, powstała nowa książka, ale po kolei. Po co w ogóle pisać kolejną książkę o opowiadaniu historii? Powiedz mi, dlaczego się na to porwałeś? Znaczy, wiesz co, to ja może jeszcze odniosę się do tego, co mówiłeś o tej poprzedniej książce, bo my rzeczywiście nagrywaliśmy odcinek o poprzedniej książce i ja ją tak traktuję, poprzednia książka, bo ona wylądowała w koszu. W sensie takim, że ta narratologia, o której my dzisiaj rozmawiamy, to jest zupełnie inna narratologia niż ta, którą się chwaliłem 2 lata temu, o ile dobrze pamiętam. Mniej więcej tak. Tak, bo rzeczywiście no, wymęczyłem tę książkę. W sensie takim, że autentycznie 3 wersje były napisane, z czego 2 wylądowały w koszu i 3 wersja, ta, którą PWN wydaje teraz w kwietniu, to jest ta wersja, z której jestem zadowolony i no, uważam, że będzie w porządku. No to w takim razie okej, to jeżeli tamte 2 były nie takie, to czym ta się od nich różni? Inaczej mówiąc, powtarzając moje pytanie, co w niej takiego jest, że warto po nią sięgnąć? Okej, pierwsza książka, pierwsza wersja tej książki to było coś takiego, co ja określam mianem memory dump. I to było gdzieś koło 2012 roku, ja już bardzo mocno siedziałem w storytellingu, dlatego że kiedy skończyłem pisać grywalizację, to było jakiś, nie wiem, rok przed 2012 rokiem, zanim ona się ukazała i tak dalej, stwierdziłem, że jednym z najbardziej zaniedbywanych aspektów grywalizacji, takim, który skłania nas do motywowania się do działania, jest fabuła. Większość firm w 2012 roku robiła grywalizację w ogóle bez fabuły, opierając ją na mechanizmach, na punktach, na poziomach, wyzwaniach itd., itd. Tymczasem te rzeczy są zupełnie niepotrzebne, bo zobacz, jest sobie 2 chłopaków, którzy na boisku grają w piłkę nożną. I teraz oni się muszą zmotywować do tego, żeby za tą piłką biegać i oni nie rzucają sobie wyzwań, nie naliczają sobie punktów. Okej, punkty też sobie naliczają, ale to nie o to chodzi. Oni, żeby się zmotywować bardziej do ganiania za to, mówią: ja jestem Ronaldo, a ty jesteś Messi. No, teraz każdy chce być Lewandowskim. Na przykład Lewandowski, nie? I teraz to jest coś, co w teorii gier nazywa się magicznym kręgiem. Czyli wchodzisz do wymyślonego świata, który daje ci realną motywację w realnym życiu. I to jest ten moment, kiedy ja się bardzo mocno zacząłem grzebać właśnie w fabułach, w tym, jak ten świat powinien być skonstruowany, jak ta opowieść powinna być skonstruowana, żeby ona cię motywowała do czegokolwiek. No i kiedy napisałem pierwszą narratologię, to było coś takiego, co ja określam mianem memory dump, czyli wszystkie badania, które znałem na ten temat, zrzuciłem z tej książki. Czyli rozumiem, ta pierwsza wersja narratologii była de facto przedłużeniem, suplementem, sequelem grywalizacji. Po prostu miała służyć temu, żeby ludzie grywalizację robili lepiej, tak? Tak i nie. Wiesz co, ja nadal ją traktuję, narratologię, jako swego rodzaju sequel, być może duchowy bardziej, do grywalizacji. Tak, znaczy ona jest o czymś innym, natomiast wszystkie książki, które do tej pory napisałem, wszystkie jak to mówią, one mają jeden wspólny mianownik. To znaczy my cały czas rozmawiamy o zmianie ludzkich decyzji
w różnych kontekstach oczywiście, no bo Zakamarki Marki to jest taka typowo marketingowa książka, która mówi, ok, jeśli chcesz kupić proszek A, a nie proszek B, żeby ludzie, twoi klienci kupili proszek A, a nie proszek B, zrób to, to, to i to w kwestii strategii komunikacji marki. Grywalizacja to była książka, która mówi, ok, jeśli chcesz, żeby twoi klienci w ogóle zrobili coś, bo rozmawialiśmy o sprzedaży pomysłów, o angażowaniu ludzi w, nie wiem, w edukacji, w dobroczynności i tak dalej, to tu są mechanizmy z gier, których możesz użyć, a narratologia jest o sprzedawaniu pomysłów. Czyli tak naprawdę, jeśli chcesz przekonać ludzi do jakiejś swojej idei, i nie obchodzi mnie, czy to jest idea kup proszek A, a nie proszek B, czy to jest idea szefie, mój pomysł jest lepszy niż twój pomysł, czy pomysł kogokolwiek innego, czy chcesz po prostu, żeby ludzie cię zapamiętali, to do tego służy narratologia. W porządku. To w takim razie, czym ta książka różni się od innych na temat opowiadania historii, które są na rynku? No bo trochę już takich książek jest. Mhm. Wiesz co, czytałem te książki i to jest tak jak z grywalizacją, wiesz, bardzo dużo z tych książek to są książki, które podchodzą do storytellingu w sposób narzędziowy. Aha. Czyli tu są techniki, tu są rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Tu jest schemat, wypełnij go treścią. Dokładnie tak. Wiesz co, ja napisałem taki wstęp czy tekst na czwartą stronę do narratologii o dwóch rodzajach instrukcji, że istnieją dwa rodzaje instrukcji. Pierwszy rodzaj to jest, kiedy budujesz karmnik. Jak budujesz karmnik, to bierzesz instrukcję, tam jest napisane, przytnij deskę na 20 cm, przybij ją w tym miejscu i tak dalej. Wykonasz kilka takich instrukcji i karmnik jest gotowy. I ty jesteś zadowolony, i ptaki są zadowolone, i wszyscy. Ale jak budujesz elektrownię wodną, to instrukcja, przytnij deskę, przytnij rurę, wstaw ją w takie miejsce, ona nie działa, dlatego że tam jest strasznie dużo zmiennych i ty musisz zrozumieć elektrykę, musisz zrozumieć wodę, rzekę i tak dalej, po to, żeby nad tą rzeką panować i nad tą energią panować. I ze storytellingiem jest dokładnie tak samo. To znaczy, że możesz mieć instrukcję od do, tylko że ona pozwala ci na tworzenie bardzo prostych historii. Moja książka jest szersza w tym sensie, że ona opowiada szeroko na przykład o tym, skąd się biorą emocje. Opowiada o tym, w jaki sposób klocki poszczególne w tym storytellingu, te poszczególne elementy, skąd one się wzięły. Od takiej głównej struktury, czyli czegoś takiego, co nazywamy story arc, ten łuk opowieści, struktura główna, po takie drobne elementy, nawet jakich konkretnych słów używać, żeby działały lepiej niż inne. I teraz to nie jest instrukcja krok po kroku, tylko to jest takie oprowadzenie cię po wszystkim, co jest możliwe, powiedzenie, zobacz, tu są klocki, tutaj zrozum te klocki, tu jest prosta instrukcja składania tych klocków, ale ponieważ je rozumiesz, możesz sobie te klocki poukładać właściwie w dowolny sposób. Ona jest szersza. Jasne. A komu taka instrukcja jest potrzebna? Bo wyobrażam sobie człowieka, który pracuje w marketingu, potrzebuje zawodowo tworzyć różnego rodzaju opowieści i traktuje to właśnie w taki sposób zadaniowy. Mam pewien zasób informacji, powinienem stworzyć z tego fajną, ciekawą, wciągającą historię. Tyle, że nie wiem, czy taki człowiek, który pracuje w marketingu, czy jest właścicielem własnej firmy, jest na tyle zaangażowany właśnie w tworzenie opowieści, żeby poznawać całą otoczkę, poznawać całe tło i wgryzać się w poszczególne detale. I wiesz co, dokładnie to, co mówisz, to był feedback, który dostałem do drugiej wersji książki. Bo druga z kolei wersja książki była za szeroka. Ona była o wszystkim. Ja ją potraktowałem jako taką ambitną książkę popularno-naukową, która przez storytelling opowie nam, jak być lepszym człowiekiem. I dałem ją ludziom do czytania i ludzie powiedzieli, stary, ciężkie. Ciężkie dlatego, że ja jednak od ciebie spodziewam się książki zadaniowej. I w trzeciej wersji książki ja sobie przyjąłem taką personę, tego marketera, o którym ty mówisz, który usiadł i ma za zadanie opowiedzieć historię, i to jest właściwie jednozdaniowa taka persona. Prezes otworzył nową linię produkcyjną. Przychodzi do ciebie prezes firmy, tak, i on mówi, proszę, otworzyliśmy nową linię produkcyjną, a teraz napisz o tym w sposób atrakcyjny. Nieważne, czy na Facebooka, czy do jakiejś informacji prasowej, czy chcesz zainteresować tym pracowników, czy cokolwiek innego, napisz o tym w sposób atrakcyjny. I bardzo dużo przykładów, nawet tych szerokich, do których odwołuję się w książce, one krążą wokół tego człowieka, który właściwie siedzi i ma do napisania jakąś historię za przeproszeniem z dupy,
bo ona jest o niczym, nie? A ja pokazuję, w jaki sposób tę historię można odpicować. Tam jest mnóstwo właśnie konkretnych przykładów, bo ten zarzut, który podniosłeś, to był dokładnie zarzut do drugiej wersji książki, która również wylądowała w koszu. Jasne. Powiedz mi, dlaczego ty zdecydowałeś się tę książkę wydać przez wydawcę, z PWN-em? Dlatego, że no wiadomo, Michał Szafrański w zeszłym roku zawojował rynek, wydając książkę sam, i jest niewiele osób w polskim internecie, które mają tak duży zasięg jak ty i które mogłyby wykorzystać ten zasięg, żeby zarobić na tej książce pieniądze. Więc czy ty, nie wiem, nie lubisz zarabiać pieniędzy? O co chodzi? Wiesz co, ja nie traktuję książki jako sposobu zarabiania pieniędzy. Dla mnie książka jest sposobem na edukację ludzi i ja mam firmę, która doradza markom, w jaki sposób tę historię opowiadać. Oprócz tego zarabiam pieniądze przemawiając do ludzi, opowiadając im różne rzeczy na żywo, prowadząc warsztaty, szkolenia itd., itd. Im więcej osób wie, jak zrobić to dobrze, im więcej osób widzi różnicę między dobrym storytellingiem a złym storytellingiem, tym więcej osób jest gotowych więcej za to zapłacić. I tyle, bo zobacz, my cały czas trąbimy o tym w naszym podcaście, że jedyna sytuacja, w której klient chce zapłacić najtaniej, to jest kiedy on nie widzi różnicy, a jak nie widzi różnicy, to po co przepłacać? Zgadza się. Więc ja robię książkę po to, żeby ona dotarła do jak najszerszej grupy ludzi, żeby oni zrozumieli, czym jest dobry storytelling. Teraz ja nie wierzę, że wszyscy oni będą chcieli robić ten storytelling sam. Jeśli będą chcieli, absolutnie nie mam z tym problemu, w sensie takim, że tam w tej książce są instrukcje krok po kroku, jak to zrobić, z procedurami sprawdzenia, wszystko, ale nauczyłem się, że ludzie płacą mi, czy ludziom, którzy robią podobne rzeczy do mnie, nie za wiedzę, ale za czas, więc ja tę wiedzę oddaję za darmo. I to jest, wydaje mi się, że no, nieskromnie powiem, wysokiej jakości wiedza. Natomiast im więcej ludzi sobie z tego zdaje sprawę, tym dla mnie, czy dla ludzi podobnych do mnie, lepiej. Po prostu rynek rośnie. Okej, no też ta wiedza nie jest tak zupełnie za darmo, bo domyślam się, że PWN nie rozda tej książki każdemu, kto poprosi. Nie rozda jej każdemu, kto poprosi, natomiast no wiesz, będą temu towarzyszyły jakieś tam webinary, zresztą mamy podcast, który też jest jakąś tam wiedzą darmową. To jest dokładnie ta sama metoda. A ja nie potrafię albo nie chcę pałować się z dystrybucją, negocjacjami z MPK-ami i tak dalej, więc stwierdziłem, że okej, PWN zaproponował mi naprawdę rewelacyjne warunki, fajnie się mną opiekują, więc czemu nie? A z Michałem i tak się będę ścigał. No. A czy jest jakaś wartość dodana właśnie w tym, że to jest PWN, a nie inny wydawca? No bo jednak to jest solidna marka, jeżeli chodzi o wydawanie książek takich merytorycznie mocnych. Wiesz co, wartość dodana to jest przede wszystkim jakość redakcji. I nie chodzi mi o to, żeby powiedzieć, że poprzednie książki, dwie, które sobie wydałem z OnePressem, one miały gorszą redakcję, tylko PWN ma zupełnie inne standardy i zupełnie szczerze musiałem troszeczkę przewalczyć z nimi w dół, żeby ta książka nie była wydawana w standardzie książki naukowej. Bo oni chcieli tak naprawdę na przykład przypisy do wszystkiego. W grywalizacji praktycznie było zero przypisów. To jest informacja zwrotna, którą kilka razy dostałem, że chciałbym się dowiedzieć więcej, natomiast Paweł, napisałeś książkę i tam nie ma bibliografii, nie ma przypisów i tak dalej. Więc wziąłem sobie to absolutnie do serca. Tutaj przypisy są, natomiast nie chciałem, żeby ta książka była traktowana jak praca naukowa, gdzie pisze sobie, nie wiem, Arystoteles w poetyce pisze tak, 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 a na końcu jest jedynka, tak? I footnote, czy stopka, znaczy notatka na dole strony, Arystoteles, poetyka, strona taka i taka. Zakładam, że moi czytelnicy są inteligentni, że mają Google'a, że w razie czego różne rzeczy sprawdzą, natomiast dokładność tego merytorycznego sprawdzenia, którego doświadczyłem w PWN-ie, naprawdę mega sprawa. I kilka błędów, no, które sam tak naprawdę bym nie wyłapał. Paweł, mój redaktor, tak, wyłapywał, nie przepuścił mi właściwie żadnego przypisu powołania się na żadną książkę. Wszystko musiałem tam zrobić dokładnie. Więc pod tym względem to jest fajne.
W porządku. To zaspokoiłem swoją ciekawość, jeżeli chodzi o książkę, bo ja ani nie czytałem żadnego draftu, żadnego szkicu, żadnej wstępnej wersji, ani nie widziałem żadnego projektu okładki, jeżeli już jest w ogóle, więc byłem ciekawy takich rzeczy właśnie trochę od kuchni, ale teraz chciałbym, żebyśmy trochę pogadali właśnie o tym mięsie i o konkretach. To znaczy, załóżmy, że jestem zainteresowany tym tematem, jestem tym marketerem, czy jestem właścicielem firmy, który potrzebuje tworzyć opowieści po to, żeby angażować, interesować, przyciągać uwagę mojej publiczności, moich potencjalnych klientów. Od czego powinienem zacząć? Ja bym zaczął od planu. Dobra opowieść ma plan. I są pewne struktury, na przykład dotyczące tego, kiedy opowieść powinna się zacząć i kiedy powinna się skończyć. Ale zanim do tych struktur, to pierwsze, co powinieneś zrobić, to odpowiedzieć sobie na pytanie, dla kogo i po co jest ta opowieść. Bo to, co piszesz, wbrew pozorom, nie wszystko jest opowieścią. My mamy trzy rodzaje rozmów. To jest taka idea, którą ja pieszczę w tej chwili. Dwa główne rodzaje i trzeci rodzaj, który jest opowieścią. I teraz zobacz, pierwszy rodzaj rozmów, jeśli zrobisz sobie taką analizę, rozmowy, które ty prowadzisz, to będziesz je w stanie z grubsza podzielić na dwie główne kategorie. Pierwsza kategoria to są rozmowy znaczące, tak bym powiedział, takie, które niosą znaczenie, niosą wartość w tym tradycyjnym znaczeniu tego słowa. Czyli kiedy przekazujesz swojemu rozmówcy ważne informacje, tłumaczysz swojej mamie, jak zainstalować Skype'a, to jest rozmowa, która niesie znaczenie. Z drugiej strony mamy rozmowy, które nie niosą znaczenia w tym takim tradycyjnym ujęciu, tylko służą do oliwienia relacji społecznych. To jest ta rozmowa, którą masz przy wodopoju firmowym. Cześć, jak się masz, co tam u ciebie, co u żony, co u dzieci, fajna pogoda, nie? Pitolenie, mówiąc w dużym skrócie. I teraz pitolenie niesie wartość ze sobą, dlatego że ono oliwi relacje społeczne, ale musisz mieć te relacje społeczne, żeby ją oliwić. Z kolei rozmowa ta taka znacząca pozwala ci mówić, rozmawiać z ludźmi obcymi, dlatego że nie masz co prawda relacji społecznych, ale przynosisz im wartość. I teraz story, opowieść jest okrakiem pomiędzy jedną a drugą rozmową. Czyli z jednej strony umożliwia ci budowanie relacji społecznych, a z drugiej strony umożliwia ci przeniesienie wartości. I problem na przykład z komunikacją marketingową polega na tym, że większość firm wyobrażała sobie zawsze, że marki powinny być użyteczne. Co absolutnie ma sens, my też o tym trąbimy. Natomiast ta marka użyteczna, jeśli ona niesie unikalną użyteczność, to ona nie potrzebuje story. Więc jeśli na przykład chcesz powiedzieć, że jako jedyny w danym mieście jesteś w stanie wykonać witraż, bla, 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 nie potrzebujesz story, zupełnie. No tak, bo tak naprawdę w tym momencie nie masz konkurencji, jeżeli ktoś ma do wykonania daną robotę, to tak czy inaczej przyjdzie do ciebie, nie ma innego wyjścia. No więc właśnie. Z drugiej strony, jeśli ludzie znają cię bardzo dobrze, to nie potrzebujesz story. Wystarczy, że powiesz, co u ciebie, czy zapytasz swoich fanów, w dużym cudzysłowie traktuję tutaj fanów, no bo oni traktują, że mają z tobą relację. Swoją publiczność. Tak, hej, jaka dzisiaj pogoda? I ludzie będą z tobą rozmawiać. Natomiast story służy do zdobywania uwagi ludzi, którzy cię nie znają, albo którzy znają cię na tyle mało, żeby nie mieć z tobą relacji. I teraz, jeśli wiesz, do czego służy to, co masz do przekazania, no to możesz się zdecydować, tak? Rozmowa numer jeden, rozmowa numer dwa, rozmowa numer trzy. Możesz przekazywać fakty, możesz przekazywać emocje, albo możesz przekazywać story, czyli jedno i drugie. Druga rzecz to jest kwestia ustawienia pewnych trzech takich głównych elementów opowieści. Opowieść musi mieć, po pierwsze, bohatera, który ma cel i na drodze do tego celu są przeszkody. I jeśli masz coś takiego, to główna zasada storytellingu, mówimy, podziwiamy bohatera bardziej za to, że się stara, niż za to, że mu się udaje. I to jest coś, co leży po przeciwnej stronie takiej typowej komunikacji marketingowej czy PR-owej. Bo teraz zobacz, wrócę do tego mojego ukochanego przykładu. Dostałeś zadanie od szefa napisać opowieść o tym, że szef otworzył nową linię produkcyjną. I teraz idziesz do szefa, napisawszy opowieść zgodnie z regułami sztuki, piszesz o wszystkich tych rzeczach, które się nie udały po drodze do otwarcia tej linii produkcyjnej, bo my podziwiamy tego szefa za to, że w obliczu trudności jemu się rzeczywiście udało. Tymczasem szef czyta tę opowieść i mówi, no nie stary, nie możemy pokazać, że nasza firma tu się potknęła, tu ma takie problemy i tak dalej, i tak dalej. I kończy się to
opowieścią typu, no chcieliśmy otworzyć linię nową produkcyjną i otworzyliśmy. Mhm. Do dupy opowieść, nikt nie będzie tego słuchał. I teraz właśnie to, co usiłuję przekazać, to jest zmiana też pewnego sposobu myślenia o komunikacji firmowej. Pokazywanie potknięć, pokazywanie trudności, pokazywanie perypetii, które mamy, to jest to, co stanowi o sile opowieści. I teraz możesz chcieć opowieść reklamową, tak? Czyli chcę mieć czyste pranie, proszę, tu jest proszek, o, mam czyste pranie, cudowne, tylko że to nie jest opowieść. Nie? A z drugiej strony możesz mieć opowieść typu story, gdzie ludzie mówią, o rany, jak ja cię podziwiam za to, że się starałeś. Niekoniecznie za to, że ci się udało, ale właśnie za to, że się starałeś. A myślisz, że to jest realne, że ludzie zmienią swoje podejście? Mówię o tych szefach, dlatego że to jest naprawdę bardzo mocno zakorzenione w nas, jako chyba, nie wiem, ludziach, żeby chronić w pewien sposób kuchnię, chronić to, co gdzieś tam właśnie po drodze było nie tak. I no, są znane powiedzenia, żeby, nie wiem, nigdy nie pokazywać ludziom, jak się robi politykę i kiełbasę od kuchni. I każdy to gdzieś przenosi, może nie każdy, no ale z mojego doświadczenia zdecydowana większość ludzi przenosi to też na swój biznes. Bo jeżeli ja podzielę się tym, co u mnie było nie tak, co nie poszło i tak dalej, to gdzieś odsłaniam swoje słabe strony. I okej, być może to w jakiś sposób przekona czy zachęci moich klientów, ale z drugiej strony może to być też informacja cenna z punktu widzenia moich konkurentów, którzy będą wiedzieli, gdzie mam właśnie słabe punkty. Tak i nie. To znaczy, że zobacz, tutaj kolejny sposób, w jaki można odwrócić myślenie marketerów na myślenie storytellerów. Wydaje ci się, że twoja opowieść powinna być o twojej firmie. Tymczasem wcale tak nie musi być. Narratologia ukazuje się w genialnym momencie, dlatego że YouTube podsumował dane za 2016 rok i teraz top polskich filmów, najczęściej wyświetlanych na YouTubie, najlepsza piątka, 4 z nich należą do Allegro i 4 z nich są opowieściami. Mhm. Nie są reklamami, tylko są opowieściami. I one nie są o firmie, tak jak ty mówisz, okej, nie będziemy ujawniać własnych słabości. Nie mam z tym problemu. Tylko że wtedy pogódź się, że opowieść, która niesie jakoś twoją markę, wcale nie musi być o tobie. To jest tu podstawowa różnica między reklamą a story. To znaczy, że w centrum reklamy jest produkt, firma, marka, natomiast w centrum story jest bohater, który przezwycięża jakieś trudności, a marka może występować w roli pomocnika, może występować w roli towarzysza i tak dalej. Też są jakieś takie przydzielone role archetypiczne, o których też piszę w książce. Więc to wcale nie jest tak, że musisz, tak jak powiedziałeś, odsłonić swój warsztat, odsłonić swoje słabości. Możesz po prostu na samym początku dojść do wniosku, że ja wcale nie muszę o sobie opowiadać. Poza tym, wiesz co, no, odsłanianie słabości, super sprawa. Nie wiem, czy widziałeś filmik z nowego biura Brand 24. Tak, z tym stołem. Gdzie chłopaki sobie... Tak, no i teraz oglądasz coś takiego i myślisz sobie, Boże, jaka banda dzieciaków, nie? Czy banda głupków, czy jeszcze gorzej możesz sobie pomyśleć. Natomiast to jest coś takiego, to nie jest story, widzisz, to jest ta typowa kategoria emocjonalna, gdzie my nie przekazujemy właściwie żadnej wiedzy, albo okej, przekazujemy wiedzę o tym, że jest takie biurko, ale to biurko gra tak epizodyczną rolę w tym, co my mamy do przekazania, że no, mówisz, okej, no to działa. Podczas gdy normalna reklama tego biurka to byłoby, o, nasze biurko podnosi się na 70 cm i zjeżdża na 70 i tak dalej, nie? To pokazujesz bandę dzieciaków, które po prostu na tym biurku robią głupie rzeczy i działa dokładnie tak samo. Mhm. Znaczy ja pytam, bo z jednej strony ja na poziomie takim czysto teoretycznym w 100% się zgadzam i sam widzę wiele takich przykładów, że faktycznie odsłanianie swoich słabości jest dobre, dobrze robi marce. Mhm. Z drugiej strony, tak już zupełnie prywatnie, no ja mam i wiem, że nie tylko ja tak mam, że jestem perfekcjonistą, więc boli mnie odsłanianie słabości, bo wtedy gdzieś czuję, że to nie jest w zgodzie z moją własną naturą po prostu. I tu gdzieś widzę chyba największą trudność i nie wiem, czy w jakiś sposób za pomocą teraz jakiejś światłej rady albo za pomocą książki jesteś w stanie zmienić sposób myślenia takich ludzi jak ja, którzy gdzieś czują, że pokazywanie słabości stoi w sprzeczności z tym, jak oni na co dzień postępują i jak myślą. Jestem w stanie, to jest bardzo proste, tak? Znaczy, zobacz, rada brzmi tak,
o efektach ich poznacie. Bo twój filmik, opowieść, artykuł czy cokolwiek, który ukazuje cię jako perfekcyjnego Marka Jankowskiego, wykręci gorsze wyniki niż twój filmik, który pokazuje twoje słabości. Teraz jeśli traktujesz storytelling jako środek do osiągnięcia celu, a nie cel sam w sobie, czyli nie zależy ci na tym, żeby pokazać swoją firmę jako perfekcyjną, ale celem jest sprzedać więcej, to się okazuje, że się przestajesz o to martwić, bo patrzysz na wyniki sprzedaży i mówisz, okej, ta opowieść, gdzie jak debile leżymy na biurkach, wygenerowała mi więcej sprzedaży niż no, jakakolwiek opowieść, gdzie na poważnie to traktujemy, więc mówisz, no, po efektach ich poznacie. No tak, pod warunkiem, że rzeczywiście tak będzie, bo też jestem sobie w stanie wyobrazić, że okej, wygeneruje to ileś tam odsłon, ale to nie będą odsłony moich potencjalnych klientów, to nie będzie moja grupa docelowa, która kupuje, tylko to będą ludzie, którzy po prostu chcieli popatrzeć na taki filmik, czy przeczytać taki tekst i się pośmiać. No i tu wracamy do starego, dobrego mierzenia wyników. Storytelling jest techniką marketingową, niezależnie od wszystkiego. To znaczy, że zobacz, no nie napisałem książki sobie a muzą, tylko napisałem książkę, która ma pomóc ludziom, w tym moim klientom, potencjalnym klientom i tak dalej, sprzedawać więcej. I teraz jeśli to nie działa, to nie ma sensu sobie tym w ogóle zawracać gitary. Tymczasem działa, ale żeby wiedzieć, że działa, musisz to mierzyć. I jak mierzysz, to możesz się już wtedy pozbyć kompleksów, no bo okazuje się, że działa. Okej. Czy planujesz w związku z tą książką jakieś niekonwencjonalne działania promocyjne, takie, o których no, już możesz powiedzieć, bo jeżeli coś ma być niespodzianką, to wiadomo, że tego nie zdradzisz, ale no, wiem, że lubisz takie rozmaite smaczki, więc dlatego pytam, czy już się no chcesz szykować. Wiesz co, w weekend, w który to nagrywamy, planuję taki niekonwencjonalny smaczek. Nie mogę o nim powiedzieć, dlatego że bardzo dużo rzeczy zależy absolutnie nie ode mnie. Mam kilku przyjaciół, których potrzebuję poprosić o pomoc w tej kwestii, ale tak, plus z takich na przykład bardziej konwencjonalnych rzeczy na pewno będzie mnóstwo materiałów dodatkowych, bardzo praktycznych dla ludzi, którzy zamówią książkę w przedsprzedaży. Na pewno będę udostępniał fragmenty książki grubo przed premierą ludziom, którzy się do mnie zgłoszą. Już mam taką listę gdzieś tam ludzi, więc jeśli ktoś chce dostać fragmenty książki, to może się do mnie zgłosić, może do mnie napisać i jak tylko będę miał to w takiej formie, że będę mógł rozesłać, to grubo przed premierą będę też odsyłał. Więc to inne rzeczy się zobaczy. Mówiłeś, że premiera w kwietniu, a wiesz już, kiedy ruszy przedsprzedaż? Wiesz co, premiera będzie 7 kwietnia, to jest informacja, którą mam od wydawcy. Będę trochę cisnął, żebyśmy spróbowali się zmieścić jeszcze w marcu, ale to absolutnie nie ode mnie zależy, nic się wielkiego nie stanie, jak nie. No bo redakcja trochę trwała, ja też trochę deadline przekroczyłem, różne takie rzeczy się działy po drodze, więc to, a data przedsprzedaży, myślę, że w ciągu najbliższych 2 tygodni będę już w stanie powiedzieć, bo to też bardzo mocno zależy od wydawcy właśnie, kiedy premiera będzie, bo wtedy będziemy w stanie już jakby ogarniać przedsprzedaż. Ile stron będzie miała ta książka? Nie mam zielonego pojęcia, bo nie widziałem jeszcze składu. Mogę ci powiedzieć, ile ma znaków. W wersji aktualnej ma chyba 320 tysięcy znaków. Natomiast jak ją złożą, to wtedy ci powiem, ile będzie miała stron. Aha, okej. Okay. A cenę już znasz? Nie. Nawet orientacyjnie jakiś rząd wielkości? No pewnie no bez przesady. No nie będzie to 20 zł, ani nie będzie to 100 zł, obstawiam. No więc bardzo dobrze wytypowałeś przedział, ale ja dokładnie nie jestem w stanie ci powiedzieć dzisiaj, bo zupełnie szczerze, tak? A, nie wiem, B, nie obchodzi mnie to. W sensie, jeśli to nie będzie jakaś horrendalna kwota, to raczej nie będę protestował. Okej, i będzie, rozumiem, i książka papierowa, i e-book pewnie, nie wiem, czy audiobook też planujesz? Mocno się zastanawiam nad tym e-bookiem, dlatego że bardzo mnie przekonuje argumentacja Michała Szafrańskiego o tym, że e-booki rzeczywiście psują rynek, jeśli są tańsze, a jeśli e-book, to powinien kosztować tyle, ile papierowe wydanie. I poważnie się nad tym zastanawiam. Nie miałem jeszcze tej rozmowy z wydawcą, ale naprawdę poważnie się zastanawiam, bo ta argumentacja do mnie trafia. E-book nie musi być tańszy. Ja na Amazonie widzę e-booki, które są droższe czasami. No więc jeśli wydawnictwo zgodzi się na e-book w cenie normalnej książki,
wtedy okej, natomiast jeśli nie, to będę się poważnie zastanawiał, czy nie zostawić jej na razie tylko w wersji papierowej. Okej. No i audio. Super. Czy jest coś jeszcze, o co nie zapytałem, a co koniecznie chciałbyś tutaj poruszyć? Nie, wydaje mi się, że nie. Także byłeś bardzo dobrym rozmówcą. Bardzo ci dziękuję. Świetne pytanie, panie redaktorze, doskonale bardzo, odpowiedzi. Bardzo się pan dobrze przygotował, panie redaktorze. Także. Okej, okay, no dobra, super. To wielkie dzięki. Czy będzie jakiś jeszcze tour w związku z książką, spotkania autorskie? Tak, to na pewno. To na pewno jeszcze nie mam jakby planów dokładnych, natomiast planuję jakieś spotkania. To będziemy wspólnie z wydawcą organizować. Natomiast chciałbym, wiesz, no głupio by było nie, bo to jest coś, co robię, tak? Dobrze się czuję na tej scenie, dobrze się czuję przemawiając do ludzi, więc mogę się podzielić jakimiś tam dodatkowymi rzeczami. Może to nie będzie takie zwykłe, standardowe spotkanie autorskie, gdzie wiesz, w Empiku będę siedział i podpisywał książkę, ale coś sobie wymyślimy. Super. To oznacza, że znowu będzie mniej okazji do nagrywania wspólnego podcastu. Bardzo mi przykro. Ale cóż. Ej, no ale zobacz, całkiem już nam idzie online, także jest w porządku. No tak, zobaczymy. Wiesz, online nam fajnie idzie, na ile się zdążymy złapać, a który to już termin, jak się próbujemy złapać? W tym tygodniu trzeci. A jest niedziela, więc już kolejnego nie będzie. Okej, okay, dobra, super. Wielkie dzięki. Gościem podcastu Mała Wielka Firma był Paweł Tkaczyk, autor książki Narratologia. Dziękujemy, pozdrawiamy, gratulujemy i czekamy na premierę. Dziękuję, dziękuję. A do następnego tygodnia żegnają się Marek Jankowski i Paweł Tkaczyk niestety.